Jesteśmy w Bibliotece Stowarzyszenia Przyjazne Pomorze, w którym mieści się również świetlica dla dzieci. I to jest niesamowite miejsce. Pomysłodawca tego miejsca, właściciel tych niesamowitych zbiorów, które tutaj widzimy w innych pomieszczeniach, te zbiory są na sprzedaż. Jan Urbanik, zapraszając mnie na rozmowę, zgłosiłam się tutaj do świetlicy, do opieki nad dziećmi. Powiedział mi zdanie, które sprawiło, że rzuciłam wszystko inne i stwierdziłam, że muszę tu być, czyli że łapiemy dzieci i dajemy im skrzydła. To, że firma Baltic Hub pozwoliła nam tu być, że dzięki tej firmie jesteśmy tutaj, zasponsorowała nasze 2 miesiące naszej pracy. To jest coś fantastycznego. Moim zdaniem w ogóle przebywanie z panem Janem, który jest niesamowitym człowiekiem, jest niesamowity umysł, niesamowite spojrzenie na dzieci. Przebywanie właśnie z koleżankami i kolegami, którzy gdzieś podobnie patrzą w bardzo też taki, mam wrażenie, nowoczesny sposób na wychowywanie dzieci, że nie ma czegoś takiego, że nie, bo nie. Musimy to tłumaczyć, dlaczego nie. Że skoro my jako dorośli mamy często problemy z naszymi emocjami, to jak możemy wymagać od 7-latka, który też ma jakieś może zaburzenie, może jakiś też problem neurologiczny, żeby sobie poradził ze swoimi emocjami. To, że się pojawiały takie firmy jak Baltic Hub, które w ogóle chcą zainwestować w tak świetną inicjatywę, to jest nie do przecenienia.